Witajcie w najnowszej odsłonie obolałego vloga. Ja jestem przeziębionym kolesiem z internetu, a to jest mój unboxing Xbox One X w edycji Project Scorpio. Tak wygląda pudełko. Tutaj centralnie jest logo Xboxa. Co mi się podoba, to jest to, że tu jest tylko napis Project Scorpio Edition, nie ma tego standardowego logo Xboxa One. Dlatego, że to jest taka edycja dla wtajemniczonych, która była dostępna tylko w zasadzie w preorderze. I nie różni się niczym szczególnym od standardowego Xbox One X, poza właśnie tymi wstawkami Project Scorpio. Z tyłu wyglądał tak. Po prostu logo na czarnym tle, nic szczególnego. Po bokach są opisy różne. No i zasadniczo przejdźmy do istotnych rzeczy. Otwórzmy plomby. W ten oto sposób naszym oczom ukazuje się taka oto koperta podłużna. Tu są rzeczy typu instrukcja, taka obrazkowa, i to jest instrukcja instalacji. Tu jest kod na Xbox Game Pass. Nie wiem na ile tego Game Passa. Wydaje mi się, że miesiąc. To jest kod na miesiąc Xbox Game Pass. To jest taka usługa, w której po prostu można ściągać. Jest tam baza gier, które można, płacąc miesięczny abonament, ma się do nich po prostu dostęp. I tu jest kod na Golda. I to jest kod standardowy na 14 dni Golda. Ponoć do zwykłej edycji dokładają pół roku Golda. Natomiast tu jest te 14 dni. W tej kopercie nie ma nic więcej. To są wszystkie te istotne rzeczy. To nie jest żaden press kit ani nic takiego, bo w press kitach tam było mnóstwo różnych innych bajerów. Natomiast tu nic więcej nie ma oprócz tych standardowych rzeczy. Teraz przejdźmy dalej. Tu z boku jest takie oto pudełeczko. Tu jest kabel zasilający. Taki bardzo standardowy. To zobaczycie wszystko na zbliżeniach. Jest po prostu kabel zasilający. Ten Xbox ma zasilacz wewnętrzny, więc tu nie ma osobnego zasilacza. Tutaj mamy tak. Tu jest kabel HDMI, ponoć wypasiony, który możesz przesyłać tam 4K, jest ponoć bardzo dobrej jakości. Ale to nie jest nic szczególnego. I tutaj mamy jeszcze pada. I pod padem jest jeszcze instrukcja obsługi, taka standardowa. Natomiast ten pad to jest najnowsza iteracja tego standardowego pada do Xbox One. On się trochę różni od innych, to mam... Tu są jeszcze baterie w komplecie nawet. I tutaj mamy tego pada. On się od standardowego różni tym... Wydaje mi się, że... Aha, bo tu są jeszcze właśnie, są przyciski, są szare, nie są kolorowe, nie ma tego color codingu tych przycisków. I tutaj centralnie jest też to wspomniane logo Project Scorpio. Poza tym ten pad jest trochę zaupdate'owany względem tych poprzednich. Tutaj ta powierzchnia jest trochę bardziej taka chropowata, daje lepszy uchwyt, lepszą taką właściwość antypoślizgową. Bo niektóre z tych takich premium padów można kupić. To nie jest to samo. One tutaj mają też taką chropowatą powierzchnię, na przykład ten Recon Tech, ale to jest guma tutaj. Tutaj w tym padzie to nie jest guma, tylko po prostu ten plastik jest zrobiony tak, że jest taki bardziej chropowaty. To Wam też pokażę wszystko na porównaniach. Tutaj mam mojego oryginalnego pada z Xbox One, z tej edycji Day One 2013. Tu jest właśnie taki napis. No i to jest jakby odniesienie do tego. No i można też je porównać, nie? Wcześniej nie było na przykład tutaj portu słuchawkowego, w tych nowych już jest. No i na porównaniach zobaczycie, że to jest generalnie ten sam design, trochę zupdate'owany. No i teraz przejdziemy dalej już do tej najistotniejszej części. I może w ten sposób. Pudle mamy, chyba też się pozbędę, zafoliowany
ja to już jest oczywiście rozcięte, bo ja go wcześniej otwierałem. Wyciągamy go z takich styropianowych, no to nie jest styropian, ale wyciągamy go z tych obejm i po odpakowaniu z czarnej folii ukazuje się nam taka oto konsola. Może też to zwinę. Tego się pozbądźmy. I to jest nasz nowy Xbox One X. Edycja Project Scorpio. Tak jak mówię, wielkością i gabarytami w żaden sposób się nie różni od standardowego Xbox One X. Różni się tylko tym, że tutaj jest ten napis Project Scorpio. Ta naklejka w przeciwieństwie do poprzednich Xboxów ma uchwyt do ściągania, więc ją odkleję. Bo w poprzednich nigdy nie odklejałem, bo zawsze się bałem, że to jest ten klej, który nie chce schodzić. I wygląda to tak. Tutaj ja wcześniej myślałem, że to jest kwestia oświetlenia, ale to nie jest kwestia oświetlenia. On ma taki lekki gradient, przechodzi z szarego w czarny. To jest nawiązanie do oryginalnego designu, który z jednej strony był błyszczący, z drugiej strony był matowy. I tutaj są też takie kropki. To będzie widać na zbliżeniu, jaka jest faktura tego plastiku, natomiast robi bardzo dobre wrażenie. Tutaj nie ma żadnego wylotu powietrza w górę ani nic takiego, tak jak było w oryginalnym Xboxie One. Są wloty z boku i wylot z tyłu. To wynika z tego, że chłodzenie w nim jest realizowane trochę inaczej. Niech to sam tu spojrzę. Przycisk włączania nie jest dotykowy, tylko to jest normalny przycisk. No i tu standardowo mamy port USB z przodu, tu jest przycisk do parowania padów, tu jest przycisk, nie wiem do czego szczerze mówiąc, tu jest AR Blaster. Generalnie design jest dość podobny do Xbox One S, jest mniejszy. Ja nie mam tutaj Xbox One S, żeby wam porównać, zaraz wam go porównam ze standardowym, z oryginalnym Xbox One. Natomiast z tyłu układ portów, z tego co mi wiadomo, jest taki sam jak w Xboxie One S, czyli idąc od lewej, zasilanie, wyjście HDMI, wejście HDMI, dwa porty USB 3.0, IR out, SPDIF, czyli port optyczny, i RJ45, czyli port sieciowy. Tu z tyłu mamy napis Xbox One X, wyprodukowano w Chinach, oczywiście, tak jak wszystko. Tutaj od spodu mamy takie logo Xboxa. No i tyle. Tak, poza tym jest to wszystko dosyć jednolite. Tu jest napis Hello from Seattle. Taki miły gest Xbox One X. Jest możliwe, że to jest tylko, że ten napis jest tylko na tej edycji Project Scorpio. Z tego co wiem, to na samej płycie głównej w tych jednostkach Project Scorpio jest wygrawerowany Scorpion. Gdzieś tam. Chyba na zwykłych tego nie ma. No ale to zobaczymy, to mi się może uda zobaczyć dopiero jak minie mi gwarancja na niego, bo nie mogę go tak wybebeszyć. Tak więc to jest nowy Xbox One X. Porównam wam go teraz z oryginalnym Xboxem One, bo tutaj jakby zmiana jest najbardziej spektakularna w rozmiarze i w sposobie wykonania. Także tutaj mamy oryginalnego Xboxa One, to jest ten nowy. Widać, że różnica w rozmiarze jest kolosalna, robi to naprawdę wielkie wrażenie. I porównajmy też, jakie porty mają z tyłu. No i tak jak mówiłem, tutaj układ jest, jeśli macie Xboxa One i Xboxa One S, to tutaj układ jest podobny, wręcz taki sam. Natomiast tutaj jest parę różnic, port zasilania jest ciut większy, kolejność tych portów i ich układ jest inny. No i tutaj oczywiście jest port Kinecta, którego tutaj nie ma. Trzeba, jeśli chcecie podłączyć do tego albo do Xbox One X, albo do Xbox One S Kinecta, potrzebujecie specjalnej przejściówki. No i trzeba też pamiętać o tym, że do tego jest też zasilacz, a tutaj zasilacz jest wewnętrzny i tutaj myślę, że widać jaka to jest różnica w rozmiarze. Pokażę wam to rzeczywiście porównania takie bezpośrednio na zbliżeniach. Ale teraz przejdźmy dalej. Mam tu też dla porównania ostateczną wersję Xboxa 360.
której robiłem Wam unboxing na kanale. Jeśli chcecie tam zobaczyć porównanie Xbox 360, to zapraszam Was do tego filmiku. Natomiast widać, że X jest szerszy, natomiast ten jest wyższy i jest też ciut głębszy, że tak powiem, w tym wymiarze. Generalnie rozmiary są porównywalne, ale ten też ma zewnętrzny zasilacz, też ma cegłę mniej więcej taką jak tamta. I to dopiero robi wrażenie, że nawet w porównaniu z Xboxem 360 ta konsola jest bardzo mała i bardzo kompaktowa. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o unboxing. Miałem okazję już tą konsolę podłączyć i ograć parę gier. Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Zdecydowanie widać nawet w grach, które nie mają jakby specyficznych patchy dla Xbox One X. Widać poprawę. Gry, które na przykład powinny trzymać 30 klatek, którym spadał framerate, tutaj trzymają te 30 klatek czy 60 klatek bardziej spójnie. Natomiast miałem też okazję zobaczyć demo, które pokazuje rzeczywiście jaki jest skok jakości przy skalowaniu, bo ta konsola renderuje w natywnym 4K albo tam w skalowanej rozdzielczości. Natomiast ja nie mam telewizora 4K jeszcze i miałem okazję zobaczyć, jak to wygląda rzeczywiście na telewizorze Full HD, kiedy się włączy albo wyłączy 4K, w sensie zmieni się tą natywną rozdzielczość renderowania i można zobaczyć efekt tego super samplingu. I powiem tak, ten efekt jest zauważalny, natomiast nie jest to tak spektakularny efekt. Zdecydowanie, jeśli macie Xbox One S, czy nawet oryginalnego Xbox One, myślę, że ten upgrade nie jest dla Was w żaden sposób konieczny, ani nie będzie tego warty efektywnie, jeśli nie macie telewizora 4K, bo tak jak mówię, różnica jest, ale na telewizorze Full HD jest subtelna. Dopiero mając, myślę, telewizor 4K, który wspiera HDR, dopiero wtedy widać tą różnicę o wiele bardziej. Ja kupiłem też z jednej strony do streamowania, z drugiej strony, żeby trochę ruszyć ten kanał. No i też przyznam się, że skłoniło mnie do tego to, że miałem możliwość kupienia tej edycji właśnie Project Scorpio, która no jakby współgra z tym moim oryginalnym Xboxem, z tą edycją Day One. Nie, to jest już tam moje prywatne skrzywienie i z tego to się bierze. Ta konsola mnie kosztowała 2100 zł. O ile pamiętam, normalnie teraz w sklepie, jeśli chcecie ją kupić czy zamówić, kosztuje tam 2200. I jeśli wziąć pod uwagę jakby z takiego punktu widzenia czysto inżynieryjnego, że tak powiem, czysto zachwytu nad technologią, nad tym, co tu się udało zrobić, ta konsola jest warta tych pieniędzy, natomiast absolutnie nie jest dla Was konieczna, zwłaszcza jeśli nie macie telewizora 4K, tak jak mówiłem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje wrażenia, bo tak jak mówię, miałem okazję na nim odpalić może dwie gry i chwilę pograć. Nie miałem więcej czasu póki co. Jeśli chcecie zobaczyć coś więcej i usłyszeć moją opinię taką już po pewnym czasie grania i na żywo, to zapraszam Was tutaj właśnie na kanał. Prowadzę live streamy. Ostatnio akurat miałem przerwę, bo jak słyszycie, zdecydowanie jestem przeziębiony. Natomiast będę się starał wracać z tymi streamami i jak tylko się wykuruję, to będę chciał, żeby te streamy powróciły regularnie, także na to Was zapraszam tutaj na kanał, a póki co to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, to łapka w górę, sub, komentarz, like na fejsie, share w social mediach. Z Waszych połączonych mocy powstaję ja, przypadkowy kolej z internetu. Na razie.